Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym jest vlogu. A ty nam? Dlatego, że jutro wyjeżdżamy. Zobaczysz, ja powiem Sylwkowi, żeby ci nie karmił. Kropka. Kara jakaś musi być. Zostawiamy koty pod opieką. Zazwyczaj lubię załatwić, żeby ktoś sobie pomieszkał. Z kotami, co by same nie były. A i żeby domek sam nie stał, bo to zawsze dopilnowane to lepiej. Także fajnie. I co? I będziemy się pakować, nam pokażę. Tu już mam taki bałagan, taki pakowawczy. Jeszcze musimy jakieś ostatnie sznyty porobić, zakupy. Lodówkę przejrzałyśmy, żeby tam były same świeże rzeczy w razie W. No, widzę, że ciemno w ogóle jakoś bardzo. A zobaczcie, no to nie może być normalnie. Nie odzywam się do ciebie. Przed chwilą musiałam całą sierść z szafy sprzątać, bo waćpanna raczyła wleść na ciuchy. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Nie, już zero kontaktu teraz. Słyszycie to, nie? Szmatą po łbie i tyle. Dobra, będę się jeszcze do was odzywać. Sezon na pakowanie uważam za rozpoczęty. Tu mam bluzy, świąteczne przede wszystkim, świąteczne sweterki. Tu mam rzeczy do chodzenia po domu, karty, ale to jeszcze będę pakować. Spodnie dresowe, tu nie wiem co mam. A bieliznę termiczną. W torbie tęczowej mam bieliznę, a tu mam taką bluzę, którą sobie już zostawię. Tam są też jakieś termiczne getry. Walizka jest przyniesiona, w środku jest mniejsza i jeszcze mniejsza. Więc się podzieli ciuchy, elektronika, tego typu rzeczy. Teraz tak, sweterek. Nie ograniczam się, od razu mówię, dlatego że co? Autem jadę, nie muszę. No, to tak, mam sweterek. Mam taką bluzę męską. Czerwoną kieckę, którą dostałam od Agaty. Teraz się zrobiła luźna, a nie na oddechu. Będzie na Wigilię. Bluza buka musztardowa. Bluza czarna, bluza szara. I komplet, nagrywam. I komplet różowy ze słoniem. Wszystko znacie. Tutaj są... Spotify przestał lecieć. Taka propozycja Christmas album. Polecam. Christmasowa bluzka, Christmasowa piżamka, Christmasowa podomka, Christmasowa piżamka, Christmasowa piżamka, dopiero kupione. W Sinseju czerwone spodnie. I taka bluza z Grinchem. No, także... nie ograniczam się. Najważniejsza to bielizna termiczna. A przy okazji paczka przyszła. Paczka przyszła. Zaraz zobaczymy co w środku. Jeszcze w Sinseju. Świąteczna gumka. Świąteczne Merry Christmasy. Jedne. Powinny być dwa. Dwa, bo jeszcze nie dla mnie, tylko o. Można sobie do czapki doczepić też fajnie. I można do torby z takim paskudnikiem chodzić. No zobaczymy. Pokaż kotku, co masz w środku. A jeszcze kolczyki. Takie o. Zaraz te wszystkie drobiazgi będę tu układała, bo wiadomo. Dobra, ja rozwiążę i wam pokażę. Matkę, ładnie. No, słuchajcie. Po trzykroć dziękuję. Piękne papiery. Już jeden oszczędziłam. Drugi oszczędzę. Mikołajkowy prezent pachnący farbą. Wiecie, że cierpliwość jest cnotą, ale nożyczki w ręku czynią cuda. Proszę bardzo. Wow, jaki piękny. Ładny. Pasowny będzie do pracowni tutaj. No. Bo u nas w pracowni kolory klulują. 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 Dziękuję bardzo. Ślicznie. To zawsze jest fajne, bo tak, wiecie, to jest rękodzieło. Tak. Podpis, sygnaturki i rękodzieło. I nikt mi nie powie, że rękodzieło nie jest cudne. Piękne. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. No i teraz dodatki. Komputer, kable, obrus, żeby było jak robić programy, ładowarka do aparatu. Światełka z bateriami, może się da zrobić jakiś anturaż. Drewienko, statywy, kable. Portfele do konsekracji, torba, szczotka, talie kart, słuchawki.
Na razie to tyle, bo jeszcze wezmę jakąś torbę dodatkową, taką większą. Także trochę kabli, trochę notatników będzie. No właśnie, jeszcze pióra napełniłam. No, żeby były. Hej, ho, za oknem ciemno, a my na walizkach. Zaraz podjadę autem i jedymy. Jest rano, ale po południu już Sylwester się wprowadza. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pilnowanko musi być. Tak. Rano to nie jest dobra pora, bo jest poranna, ale trzeba wypić kawę, żeby jakoś się ogarnąć. Są walizki jeszcze. Dadam prezenty. Dobrze, duże auto. My to potrafimy wyjechać. Nawet bez kotów. Patrzę, jakieś sine usta. Dramat. Ale nic to, kobity. Zaczynamy naszą podróż. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Bo my już w trasie. Tararara. Tu ciemne chmury, tam słońce. Pięknie. Jesteśmy już za Toruniem i nastąpiła przerwa na kawę. Teraz taki rozjazd typu Grudziądz, Radzeń Chełmiński. A tu kawka. I tam kawka. I tu 10 metrów do skrętu, bo będziemy wyjeżdżać. Przyrody wzdłuż Wisły. Nie wiem, gdzie my są. Nawigacja pokazuje, że okej, będzie dobrze. Drogi lekko wąskie i zaśnieżone. Do najbliższego skrzyżowania mam 14 km. Otóż zacnie. Mam piękny widok. Nie no, widoki piękne. Wow. Tyle tylko, że
Skąd ta góra tam? Skąd ta góra tam? W ogóle gdzie my są? Znaczy... Wielki Lubień. Wielkie Zajączkowo. Aczkolwiek... Pozdrawiamy wszystkich Zajączkowa. To nie jest... Wielkiego. Tak, to nie jest droga taka do odśnieżona, widzę. Stąd też tempo mam, jakie mam. No nic to. Dramat, tylko są jakieś piękne rzeczy. No jest tak cudownie. Jakieś góry nie wiadomo skąd się wzięły. Zmiana biegu. Ale piękne po prostu. Wow. Ja normalnie nie mogę spokojnie jechać. To się nazywa jakieś nowe albo jakieś coś tam. Bieszkowice. Dobrze, że aparat działa. Idziemy do Narni. Potem będę musiała chyba aparat własną piersią chronić przed tym mrozem. Damy radę. No i mamy zupełnie niewielki jarmark wejherowski. Wszystko ubrane. Jak być powinno, jest lodowisko, widzę. How nice! I światełki. Jakby to luksusowo trochę, no. Jakby luksusowo? Jakby luksusowo. Pokazuję wam jarmarczyk. Hotel skromny, ale otoczenie luksusowe. Takie tam. Zobaczymy, jak to wygląda. Jest szopka jeszcze nieuaktywniona. Tutaj.
O, proszę bardzo. Choinka jest super. Pokażę wam zaraz choinkę. A ja ci chodzę. Nie, spokojnie. Ja to mam tylko. Znalazłam ziomalkę, koleżankę, zacną. 36, proszę bardzo. Atmosfera iście z amerykańskich filmów, zimowa, piękna choinka. Ja wam nawet nie robiłam choinki w łasku. Stoi chojok z dwoma łańcuchami z papieru. Nawet światełek nie ma. No ale co zrobić, w łasku. Pokazywać choinkę, bo jest tak piękna, tak cudowna jest. Tu mamy ratusz, też ładnie ubrany, a tu są latarnie z Narni. Proszę bardzo, śliczne. A tu Dorota robi zdjęcia jołce. Super. Od tyłu tron Mikołaja. Choineczka. Wejherowie, pałac jest, a tam jest mnóstwo światełek i tam zmierzamy. A tam są też jakieś... A tam i wszędzie, Boże. Już nie wiadomo, gdzie mam iść. Co? Szczęśliwych... Co? Godów. A właśnie, się doczytać nie można. Tam musi być Kasiepski. Tam jak pięknie fontanna wygląda. Oj, oj, oj. Cuda na kiju. Cudawianki. Lecimy, lecimy. A tu mamy Kaszeba, który śpiewa po kaszepsku. Nie, to było zgubione. Jakaś rękawiczka. Tu mamy tą piękną fontannę. Do fontanny, no tak, źle powiedziałam. A patrzcie, nie chcę się fokusować. O, już mamy. Piękna. Idziemy sobie zrobić zdjęcia. Wiecie, jak zaczynają się wszystkie horrory? Że migają neony. Także co nas czeka za tą kawiarnią, tego nie wie nikt. La 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 la, mosteczek.
rzeczki. Proszę, jakieś śliczne. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Horror przetrwany. Człowiek przyjdzie na kawę i co? I grzaniec. A jest zimno, mróz, zima. Wszyscy widzieli. A w razie czego rum ma? Bardzo dobry. Rum? Z herbatką. Z herbatką. Taki outfit, słuchajcie, w lusterku, w drzwiach. Spodnie Sinseya, czerwone, wełniane skarpety i bluza gringowa. I tym pięknym akcentem będę się z wami żegnać i zaproszę na jutrzejszego vloga. Pięknie to wygląda, nawet czapka pasowna do spodni. Super, podomówka.